Lesen wir einige Verse aus 1. Mose 14. Przeczytajmy kilka wierszy z pierwszej księgi Mojżeszowej z 14. rozdziału. Die Verse 12 bis 24. Od 12 do 24 wiersza. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14. rozdział. Od 12 wiersza do 24. Zabrali także Lota, bratanka Abrahama, i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abrahamowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi. Pobił ich i ścigał aż do Choby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorloamerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Die ersten zwölf Verse gehören natürlich auch noch zu diesem Kapitel dazu. Pierwszych 12 wierszy też naturalnie są treścią tego rozdziału. Sind sogar sehr wichtig, um zu verstehen, worum es hier genau geht. A nawet są bardzo ważne, aby zrozumieć, o co dokładnie tutaj chodzi. Es werden dort 9 Könige erwähnt, die eigentlich sonst nirgends in der Geschichte vorkommen. Wymienionych jest tutaj 9 królów, którzy nigdzie w historii nie są wspominani. Wir finden auch von den meisten keine weitere Erwähnung mehr in der Bibel. Z większości nich też i nie znajdujemy następnych wzmianek w Biblii. Trotzdem war es Gott wichtig, 12 Verse zu benutzen, um das Verhältnis der Könige zu beschreiben. A jednak było to bardzo ważne dla Boga, aby użyć 12 wierszy, aby opisać stosunek tych królów do Abrama. Wir können daraus lernen, dass Gottes Geschichtsschreibung eine andere ist, als unsere es wäre. I z tego możemy się nauczyć, że zapis historyczny, jaki Bóg czyni, jest całkowicie inny niż ten, jaki my byśmy sporządzili. Gott möchte uns zeigen, dass Abraham und Lot in sehr unruhigen Zeiten lebten. Bóg chciałby nam pokazać, że Abram i Lot żyli w bardzo niespokojnych czasach. Zeiten, die geprägt waren durch Aufstände, durch Kriege. Czasy, które cechowały się powstaniami i wojnami. Zeiten, die gefährlich und gottlos gewesen sind. Czasy, które były niebezpieczne i bezbożne. Man könnte sagen, Zeiten, wie wir sie heutzutage auch kennen. Można by było powiedzieć, że były to czasy takie, jakie my dzisiaj znamy. In solchen Lebensumständen wird uns das Leben von Lot und Abraham beschrieben.
I w takich okolicznościach życiowych opisane mamy tutaj życie Abrama i Lota. Sie haben die gleichen Lebensumstände. Oni mieli dokładnie takie same okoliczności życia. Sie haben die gleichen Voraussetzungen. I wszystkie warunki, w jakich mieszkali. Und doch sind es neutestamentlich gesprochen zwei Christen, die zwei völlig verschiedene Leben führen. A jednak całkowicie mówiąc według Nowego Testamentu prowadzili różnorodny tryb życia. Lot hielt sich immer dort auf, wo Aktivität war, wo etwas war für sein eigenes Fleisch. Lot zawsze przebywał tam, gdzie coś się działo, gdzie mógł odebrać coś dla własnego ciała. Bei Abraham war es genau anders. W przypadku Abrama było całkowicie inaczej. Er suchte die Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes. On poszukiwał obecności i społeczności z Bogiem. Versuchte Gott zu gefallen. On próbował podobać się Bogu. Eben wie wir das gesungen haben, er versuchte ein treuer Jünger zu sein. I tak jak to śpiewaliśmy, on starał się być wiernym uczniem Bożym. Wenn wir eine Stelle aus dem Petrusbrief nicht hätten, gdybyśmy nie mieli pewnego miejsca z listu Piotra, würde keiner sagen, dass Lot ein gläubiger Mensch gewesen ist. To by może nikt nie śmiał twierdzić, że Lot był wierzącym człowiekiem. Aber im Petrusbrief wird er als gerecht bezeichnet. Ale w liście Piotra on jest określony jako sprawiedliwy Lot. Also war er sicher auch neutestamentlich gesprochen ein Christ. A więc mówiąc językiem nowotestamentowym, z całą pewnością i on był chrześcijaninem. Beide Gläubigen sind von den Völkern dort beobachtet worden. I obydwaj mężowie byli obserwowani przez otaczające ich narody. Wir finden da zwei interessante Verse, einmal in 1. Mose 12. Bardzo interesujące wiersze na ten temat możemy znaleźć. Pierwszy w 12. rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. In Vers 6 wird beschrieben, dass Abraham das ganze Land durchzog. Und dann heißt es plötzlich am Ende von Vers 6, und die Kanaaniter waren damals im Land. W wierszu 6 czytamy, tego 12 rozdziału, Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. Scheinbar steht dieser letzte Teil des Verses da völlig aus dem Zusammenhang gerissen dort. Tak się wydaje, że te ostatnie wtrącone zdanie do tego 6 wiersza jest jak gdyby tylko takim dodatkiem. In Kapitel 13 haben wir etwas Ähnliches. W 13 rozdziale znajdujemy coś podobnego. Dort wird beschrieben, dass es Streit gab zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten von Lot. Tam czytamy o tym, że doszło do sprzeczki pomiędzy pasterzami stad Abrama i stad Lota. Mittendrin heißt es in Vers 7 am Ende plötzlich und die Kanaaniter und Perisiter wohnten damals im Land. I znowu nagle pod koniec tego 7 wiersza czytamy, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Man muss sich die Frage stellen, warum plötzlich solche Verse mitten in einem geschichtlichen Text. I w zasadzie powstaje od razu pytanie, dlaczego takie wtrącone zdanie znajduje się w pośrodku jakiegoś opisu. Die Antwort ist nicht schwer. Nie trudno jest znaleźć na to odpowiedź. Wir Gläubige werden auf dieser Erde beobachtet. Bo my wierzący jesteśmy na tej ziemi obserwowani. Die Menschen um uns herum hören nicht nur unsere Worte, sie sehen unser Leben. Ludzie wokoło nas nie tylko słyszą nasze słowa, ale i oni przyglądają się, jak żyjemy. Und sie geben Zeugnis über unser Leben ab. I oni też innym składają świadectwo o naszym życiu. Ich glaube in 1. Mose 24 heißt es. Myślę, że w pierwszej Mojżeszowej 24. rozdziale jest napisane. Da sagen diese Völker über Abraham. To powiedziały narody otaczające Abrahama o nim samym. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Ty jesteś jako Książę Boży pośród nas. Was für ein gewaltiges Zeugnis von ungläubigen Menschen. O, jakież wspaniałe świadectwo z ust niewierzących ludzi. Kennen wir auch das Zeugnis, das über Lot ausgesprochen wird? Czy znamy świadectwo, jakie było wypowiedziane o Locie? Als Gott Sodom und Gomorra vernichten wollte. Gdy Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę, Lot dort eine Warnung ausspricht. I Lot zaczął ludzi ostrzegać o tym. Da war in den Augen der Menschen wie jemand, der Scherz trieb.
To czytamy, że wydawało się ludziom, że on jest takim człowiekiem, który sobie z nich żartuje. Wir können daraus etwas Wichtiges für unser Leben lernen. I z tego możemy się coś bardzo ważnego dla naszego życia nauczyć. Worte, die wir aussprechen, sind eine Seite. Słowa, które wypowiadamy, to jedna rzecz. Unser Verhalten wird gemessen an unserem Leben. Ale nasze zachowanie jest właśnie miarą naszego życia, jakie prowadzimy. Wo hielt Lot sich auf in 1. Mose 14? A więc gdzie Lot przebywał, o czym czytaliśmy w 1. Mojżeszowej 14. rozdział? In der Stadt. W mieście. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, sich in der Stadt aufzuhalten. Ja przez to nie chcę powiedzieć, że jest rzeczą złą, aby przebywać w mieście. Aber hier ist die Stadt ein Bild von etwas Ungläubigem. Ale tu, w tym miejscu, miasto jest obrazem otoczenia niewierzącego. Hier von einem Ort, wo Gott ganz sicher nicht ist. Tutaj, w tym miejscu, jest to na pewno miejsce, które, w którym nie ma Boga. Dort fühlte Lot sich wohl. A tam Lot dobrze się czuł. Wo hielt Abraham sich auf? A gdzie przebywał w tym czasie Abraham? Er saß unter seiner Terebinte. On siedział pod swoim terebintem. Ein großer schattenspendender Baum. A jest to ogromne drzewo dające dużo cienia. Vielleicht hätte man über Abraham gelächelt. Może ktoś wyśmiewał się z Abrama. Auf der einen Seite der moderne Lot, der dort ist, wo viel los ist. Z jednej strony by ktoś widział Lota, który znajduje się w miejscu, gdzie dużo rzeczy się dzieje. Auf der anderen Seite Abraham unter seiner Terebinte. A z drugiej strony by ktoś widział Abrama siedzącego pod jego terebintem. Aber das war ein ganz wichtiger Ort für Abraham. Ale to miejsce było bardzo ważnym miejscem dla Abrama. Man hört oft, dass Abraham durch die Altäre gekennzeichnet ist. Bardzo często czytamy o tym, że życie Abrama charakteryzowało się dużą ilością zbudowanych ołtarzy. Und das ist auch so. I tak też rzeczywiście jest. Das waren die Orte, wo er Gott etwas bringen konnte. Były to miejsca, na których on starał się coś przynieść Bogu. Aber Abraham hatte nicht nur Altäre, er hatte auch Terebinten. Ale Abraham nie tylko miał ołtarze, on miał też i terebinty. Das erste Mal wird sie erwähnt in 1. Mose 12, Vers 6. Po raz pierwszy jest to wymienione w tej pierwszej Mojżeszowej w 12. rozdziale, w 6. wierszu. Die Stelle, die wir eben schon gehört haben. Miejsce, które poprzednio już, o którym poprzednio już czytaliśmy. Denn er durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Czytaliśmy, że przeszedł tą ziemię aż do miejscowości Sychem, aż do dębu More. W naszym tłumaczeniu jest dąb. Um das auszudrücken, wie es in dem Lied hieß, Abraham saß dort zu den Füßen Gottes. I tak, jakbyśmy to mogli wyrazić według słów naszej pieśni, którą zaśpiewaliśmy, Abraham tam zasiadał u stóp Bożych. Also diese Terebinten kommen öfter in dem Leben von Abraham vor. A więc te drzewa terebinty, one bardzo często występowały w życiu Abrama. Häufig eben auch vor wichtigen Ereignissen. I bardzo często one były świadkami bardzo ważnych zdarzeń w jego życiu. Ich kann nicht etwas für Gott tun, wenn ich nicht vorher zu den Füßen Gottes saß. Nie będę w stanie niczego dla Boga uczynić, jeżeli wcześniej nie będę zasiadał u jego stóp. Ich kann nicht ein treuer Jünger sein, wenn ich mich vorher nicht von Gott unterweisen ließ. Nie będę mógł być wiernym uczniem, jeżeli nie dam się pouczyć najpierw przez Boga. Aber dieser Ort gibt mir nicht nur Kraft, er gibt mir auch Ruhe. Ale to miejsce nie tylko, że daje mi siły, to miejsce daje mi też i spoczynek. Wir sehen das auch im Neuen Testament bei Maria. Oglądamy to również w Nowym Testamencie w przypadku Marii. Sie saß zu den Füßen des Herrn Jesus. Ona zaś usiadła u stóp Pana Jezusa. In der Begebenheit, in der Lazarus gestorben ist. A w tym zdarzeniu, w którym oglądamy śmierć Łazarza. Man muss dieses Kapitel mal lesen im Johannesevangelium. A należałoby przeczytać ten rozdział z Ewangelii Jana. War Maria die einzige, die innere Ruhe hatte. To okazuje się, że Maria była jedyną osobą, która miała wewnętrzny spokój. Natürlich der Herr Jesus auch. Naturalnie Pan Jezus też. Aber sonst das ganze Kapitel voller Unruhe. Ale tak poza tym to cały ten rozdział jest pełen niepokoju. Maria konnte in aller Ruhe zu Hause warten, bis der Herr sie rief. I Maria potrafiła w całkowitem spokoju oczekiwać w domu aż do chwili, w której Pan ją zawołał. Woher nahm sie diese innere Kraft und diese innere Ruhe?
Skąd ona wzięła tą wewnętrzną siłę i ten wewnętrzny spokój? Sie saß zu den Füßen des Herrn Jesus. Bo wcześniej zasiadała u stóp Pana Jezusa. Wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo Abraham saß, gab es Kriege. A tak kilka kilometrów od tego miejsca, w którym Abraham siedział, rozgrywała się wojna. War Abraham voller Unruhe? Czy Abraham był pełen niepokoju? Nein, er saß unter seiner Terebinte. Nie, on siedział pod swoim terebintem. Lot wurde gefangen weggeführt. W tym czasie uprowadzono do niewoli Lota. Ein Entronnener kam und berichtete Abraham, was dort geschehen ist. Jeden ze sług, któremu udało się uciec z pola walki, przyszedł do Abrama i opowiedział mu o tym. Man hat das Gefühl, Abraham interessierte das überhaupt nicht. I można by odnieść wrażenie, że to w ogóle jakby nie interesowało Abrama. Erst als der Entronnene erzählte, dass auch ein Gläubiger mit weggeführt wurde. I dopiero wtedy, gdy ten, który uszedł z pola walki, opowiedział, że wśród tych uprowadzonych również został uprowadzony człowiek wierzący, wurde Abraham hellhörig und zeigte Aktivität. To Abraham zaczął intensywnie się przysłuchiwać i zaczął działać. Das ist auch eine wichtige Belehrung für uns. To też jest bardzo ważne pouczenie dla nas. Und ich muss mir das selbst auch immer wieder persönlich sagen. I ja sam dla siebie muszę ciągle na nowo sobie to mówić. Was ist das erste, womit ich mich morgens beschäftige? Jaka jest pierwsza rzecz, którą rano zaczynam się zajmować? Vielleicht mit der Tageszeitung und dem Katastrophenteil? Czy najpierw zajmuję się czytaniem codziennej gazety, w której znajdują się opisy najnowszych katastrof? Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich den ganzen Tag voller Unruhe und Angst bin. To wtedy nie dziwmy się, jeżeli tak czynimy, że cały dzień przebiega w pełnym niepokoju i w strachu. Oder lese ich zuerst einmal die Bibel, das Wort Gottes. Albo czy może zasiadamy najpierw i czytamy Biblię, Słowo Boże. Ist das die erste Speise, die ich zu mir nehme morgens? Czy to jest właśnie ten pierwszy pokarm, którym się pożywiam z samego rana? Bei Abraham war das der Fall. W przypadku Abrahama tak było. Er war innerlich ruhig. On wewnętrznie był spokojny. Und jetzt konnte er mit Gott handeln. I teraz on potrafił zacząć działać z Bogiem. Vers 14 sagt uns, wiersz 14 mówi nam, als Abraham hörte, dass sein Bruder weggeführt wurde. Dopiero wtedy, gdy Abraham usłyszał, że jego bratanek został uprowadzony do niewoli, holte er seine Geübten. Wtedy on uzbroił wszystkich swoich wypróbowanych. Worin waren diese Männer geübt? A w czym ci mężowie byli wyćwiczeni? Die Bibel sagt es uns extra nicht. Biblia nam tutaj specjalnie o tym nie pisze. Dann können wir es besser anwenden auf unsere Zeit heute. Dlatego możemy to łatwiej zastosować dla naszych czasów. Ich sag mal, sie waren geübt im Umgang mit dem Wort Gottes. Ja mogę powiedzieć, że oni byli wyćwiczeni w obchodzeniu się ze Słowem Bożym. Es ist natürlich klar, dass es hier darum geht, dass es solche sind, die auch kämpfen können. Naturalnie dla nas jest to jasne, że byli to ludzie, którzy potrafili również walczyć. Aber wir lesen überhaupt nichts davon, dass sie hier Waffen benutzten. A w ogóle nie czytamy o tym w tym rozdziale, że oni użyli swojej broni. Auch wenn es vielleicht so gewesen ist. Nawet jeżeli tak było. Aber Gott erwähnt manchmal Dinge extra nicht. Ale czasami Bóg specjalnie nie wymienia pewnych rzeczy. Auch das sehen wir gleich noch bei Melchisedek. To dokładnie też będziemy wkrótce oglądali w przypadku Melchisedeka. Weil Gott uns eben etwas sagen möchte durch das, was im Alten Testament geschrieben steht. Dlatego, że Bóg nam chce coś powiedzieć przez to wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie. Der Römerbrief und der erste Korintherbrief sagen uns, List do Rzymian i pierwszy list do Koryntian mówią, dass diese Dinge vorher zu unserem Trost, aber auch zu unserer Ermahnung und Ermunterung geschrieben sind. Że wszystkie te rzeczy wcześniejsze zostały dla naszej pociechy, jak również też i dla naszego napomnienia zapisane. Es gibt hier also geübte, ich sage mal Fachleute heißt das Wort eigentlich. A więc w zasadzie tutaj oglądamy ludzi wyćwiczonych, albo inaczej to możemy określić fachowców. Sind wir solche Fachleute im Umgang mit der Bibel? Czy my jesteśmy takimi fachowcami, jeśli chodzi o sposób obchodzenia się z Biblią? Ich habe in Deutschland früher Sonntagsschule gehalten. Wcześniej, dawniej byłem nauczycielem szkółki niedzielnej w Niemczech. Und ich war erstaunt, dass es gerade junge Sonntagsschüler gab.
I byłem wielce zadziwiony, że byli bardzo młodzi chłopcy. Die kannten die 20 Fußballspieler der Bundesliga besser als die 66 Bücher der Bibel. Którzy znali wszystkich piłkarzy tej ligi niemieckiej niż 66 ksiąg Biblii. Die konnten mir jeden Spieler jedes Vereins aufzählen. Oni potrafili opowiedzieć o każdym z graczy najdrobniejsze szczegóły z jego życia. Einige hundert Namen. Bitte? Einige hundert Namen. A do tego krąg osób rozszerzał się do setek osób, które z tym były związane i znali ich. Aber die Reihenfolge der biblischen Bücher kannte man nicht. Ale nawet nie znali kolejności poszczególnych ksiąg w ich własnej Biblii. Noch einmal, worin sind wir geübt? A więc jeszcze raz postawię pytanie, w czym jesteśmy wyćwiczeni? Was ist das, was unser Leben prägt? Co to jest, co piętnuje nasze życie? Die Leute mussten nicht erst üben, sie waren Fachleute, als sie loszogen. Ci ludzie nie musieli najpierw się wyćwiczyć. Oni już byli fachowcami, gdy wyszli razem z Abrahamem. Und deswegen konnte Abraham mit ihnen einen vollkommenen Sieg erringen. Dlatego też i Abraham mógł z nimi osiągnąć doskonałe zwycięstwo. Vers 16 sagt uns, dass er alles zurückbrachte, die ganze Habe und auch Lot, seinen Bruder. Wiersz 16 dobitnie pokazuje, że oni odzyskali wszystko, cały dobytek, jak również też i Lota, bratanka swego. Also einfach alles, es gab keine Verluste. A więc po prostu wszystko odzyskali, nie było najmniejszej straty. Jetzt kommt eine zweite Gefahr. I teraz pojawia się drugie niebezpieczeństwo. Auch die kenne ich aus meinem persönlichen Leben. To niebezpieczeństwo również i ja znam z mojego osobistego życia. Dass man sich auf die Schulter klopft, wenn man etwas getan hat. To chodzi o to, że ktoś samego siebie poklepie po ramieniu i pochwali, dobrze zrobiłeś. Dass man vielleicht sogar denkt, Mensch, habe ich das nicht gut gemacht. I jeżeli nie powie głośno, to przynajmniej pomyśli w swoim sercu, jak to dobrze wyszło. Und man vergisst, dass eigentlich Gott der Handelnde gewesen ist. A jakże szybko zapomina się w tym przypadku o tym, że w zasadzie to Bóg jest tym, który działał. Denn jetzt kommt die Prüfung. I teraz pojawia się doświadczenie. Abraham, wie sieht es so richtig in deinem Herzen aus? Abrahamie, jak to właściwie wygląda w głębi twojego serca? Es kommen zwei Könige zu Abraham. Gdyż wyszło naprzeciw Abrahama dwóch królów. Der König von Sodom. Król Sodomy. Und der König von Salem. I król Salemu. Zwei völlig verschiedene Könige. A byli to królowie całkowicie różniący się w pełni od siebie. Welcher König kommt zuerst? Który z królów wyszedł pierwszy? Eins ist sicher, dass der König von Sodom zuerst loszog. Jedno jest pewne, że na pewno pierwszy wyszedł król z Sodomy. Aber der König von Salem war zuerst bei Abraham. Ale król Salemu pierwszy doszedł do Abrahama. Beide versprechen Abraham etwas. Obydwoje przyrzekali coś Abrahamowi. Ich fange mit dem König von Sodom an. Zacznijmy od przyrzeczenia, jakie złożył tutaj król Sodomy. Er verspricht Abraham den ganzen Reichtum. On przyrzeka Abrahamowi całe bogactwo. Materielle Dinge, Geld ohne Ende. Rzeczy materialne i pieniądze bez końca, bez ograniczenia. Er fordert aber auch etwas von Abraham. Ale zażądał też czegoś od Abrahama. Nämlich die Seelen, das heißt die Personen, die Abraham befreit hatte. Mianowicie dusz, czyli osób, które Abraham wyzwolił. Auf der anderen Seite kommt Melchisedek, der König von Salem. A z drugiej strony przychodzi do Abrahama król Salemu Melchisedek. Was bringt er Abraham? Co on przynosi Abrahamowi? Das eine ist Brot und Wein. Jedną rzecz widzieliśmy, chleb i wino. Das zweite ist in Vers 19 gesegnet. A druga rzecz, o której czytamy w wierszu 19, błogosławieństwo. Dieses Wort segnen heißt wörtlich übersetzt gute Worte aussprechen. To słowo błogosławić to oznacza w przetłumaczeniu wypowiadać dobre słowa. Versetz dich mal in Abraham.
I teraz przenieśmy się w duchu w osobę Abrama. Da sind zwei Könige vor dir. Stoją przed tobą teraz dwaj królowie. Der eine bringt dir Brot, Wein und gute Worte. Jeden z nich przynosi tobie chleb, wino i dobre słowa. Der andere verspricht dir den ganzen Reichtum. Drugi przyrzeka tobie całe bogactwo. Welche Wahl triffst du? I jakiego wyboru teraz dokonujesz? Auf welche Seite stelle ich mich? Po której stronie stanę? Eine gefährliche Situation. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Aber Abraham war in enger Gemeinschaft mit Gott. Ale Abraham żył w ścisłej społeczności z Bogiem. Er sah nicht nur auf das, was ihm dargeboten wurde. On nie tylko widział to, co było mu oferowane. Sag mal, er hörte die feinen Unterschiede in der Stimme. Die feinen Unterschiede in der Sprache. So, ja, ich sag's anders. Moment. Er merkte, dass es zwischen diesen beiden Königen auch einen inneren Unterschied gab. On zauważył, że pomiędzy tymi dwoma królami była zasadnicza, wewnętrzna różnica. Und die Bibel klärt uns auf, dass er die genau richtige Entscheidung getroffen hat. A Biblia pokazuje nam, że on dokładnie tutaj tę właściwą decyzję podejmuje. Der König von Sodom ist ein Bild des Teufels. Ten król Sodomy jest obrazem tutaj diabła. Der Teufel kommt manchmal wie der brüllende Löwe. Czasami diabeł przychodzi do nas jako lew ryczący. Das war in den ersten 12 Versen. Tak oglądaliśmy go opisanego w pierwszych 12 wierszach. Als er massiv mit Waffengewalt auftrat. Gdy on z masowanie w uzbrojony sposób wystąpił. Dieser Teufel ist besiegt. Ten diabeł został zwyciężony. Auch in dieser Schlacht der neun Könige hat der König von Sodom verloren, er musste fliehen. Również i w tej bitwie tych dziewięciu królów ten król Sodomy też został pobity i on musiał uciekać. Und trotzdem tritt er auf wie der Sieger hier. A pomimo tego on tutaj występuje jako zwycięzca. Er besitzt eigentlich gar nichts mehr. W zasadzie to on już niczego nie posiada. Und verspricht Abraham Reichtum. A przyrzeka Abrahamowi bogactwa. Das ist das Kennzeichen des Teufels in der gesamten Geschichte der Menschheit. To jest właśnie cecha charakterystyczna diabła w przeciągu całej historii ludzkości na ziemi. Er stellt das Wort Gottes in Frage. On zawsze podważa Słowo Boże. Und er verspricht den Menschen Dinge, die er gar nicht geben kann. I przyrzeka rzeczy ludziom, których nie jest w stanie darować. Das fängt an im Garten Eden. Tak rozpoczęło się od ogrodu w Eden. Seine erste Waffe. To była jego pierwsza broń. Hat Gott wirklich gesagt? Pytanie postawione, czy rzeczywiście Bóg to powiedział? Seine zweite Waffe. Jego druga broń. Ein Versprechen. To było przyrzeczenie. Ihr werdet sein wie Gott. Będziecie takimi jak Bóg. Er konnte das überhaupt nicht geben. A przecież nie mógł tego w ogóle darować człowiekowi. Aber er tat so, als wenn er es tun könnte. Ale on to tak podawał, jak gdyby był w stanie to uczynić. Die Menschen hörten auf die Stimme des Teufels. Ludzie posłuchali głosu diabła. Der Tod war in der Welt. I śmierć nastała w świecie. Deswegen nennt die Bibel ihn auch den Mörder von Anfang. I dlatego Biblia nazywa diabła mordercą od samego początku. Und auch den Lügner. Ale również kłamcą. Sogar den Vater der Lüge. A nawet ojcem kłamstwa. Hier hat er genau das gleiche auftreten. I dokładnie tak samo on tutaj występuje. Aber er hat noch eine viel gefährlichere Seite. Ale on jeszcze potrafi wystąpić w o wiele bardziej niebezpieczny sposób. Er kommt auch wie die listige Schlange. Gdyż on potrafi przyjść jak chytry wąż. Wenn er als brüllender Löwe nicht zum Ziel kommt, dann versucht er es als listige Schlange wie hier bei Abraham. Jeżeli nie udaje mu się dojść do swojego własnego celu, to jako lew ryczący, to występuje jako ten wąż chytry i tak też wystąpił w przypadku Abrama. Dort zu widerstehen können wir nicht aus eigener Kraft. I w takiej pokusie nie jesteśmy w stanie się ostać z własnej siły. Es geht nur in der Abhängigkeit mit Gott. Możemy to uczynić tylko w zależności od Boga. Abraham fällt nicht auf die List des Teufels rein. I Abraham nie wpada tutaj w pułapkę tej chytrości diabła. Was sagt Abraham? I co Abraham powiedział? Abraham sagt nicht zu ihm, pass mal auf, die Beute gehört schon längst mir.
I on nie powiedział, popatrz sobie, ten łup to już od dawien dawna do mnie należy. Abraham sagt. Abraham powiedział, kannst du alles haben. Wszystko możesz wziąć. Aber etwas bekommst du nicht. Ale pewnej rzeczy nie dostaniesz. Nämlich die Seelen. Mianowicie tych dusz. Das, was der Teufel am liebsten haben möchte. A więc tego, czego diabeł najbardziej by chciał. Ich war das Ziel des Teufels ist es Leben zu nehmen. Gdyż celem diabła jest zabrać człowiekowi życie. Das Ziel Gottes ist Leben zu geben. Celem Bożym jest właśnie darować życie. Dafür hat Gott sehr viel getan. I w tym celu Bóg bardzo dużo uczynił. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Gdyż on swojego syna na ten świat posłał. Und sein Sohn hat viel dafür getan. Jego syn też wiele w tym kierunku uczynił. Wenn es um die Schöpfung Gottes geht, a więc jeżeli chodzi o to stworzenie Boże, dann sagt er, ein Psalm, es war das Werk seines Fingers. To jeden z psalmów mówi, że ono jest również dziełem palców Jego. Als wenn Gott nur einen kleinen Finger bewegt hätte. Jak gdyby Bóg tylko mały palec poruszył, a stało się. Ein anderer Psalm sagt, es waren einfach Worte Gottes und alles war da. A inny psalm jeszcze dalej mówi, że były to słowa Boże i wszystko zostało powołane do istnienia. Wenn es um unsere Sünden geht, a więc jeżeli chodzi o nasze grzechy, sagt der Prophet Jesaja, to prorok Izajasz powiedział, deine Sünden haben mir Mühe, haben mir Arbeit bereitet. Twoje grzechy sprawiły mi trud i wielką pracę. Der Jesus sagt selbst einmal, ich wirke oder ich arbeite. Sam Pan Jezus też powiedział, ja działam albo pracuję. Gott konnte nicht Sünden vergeben durch ein Wort. Bóg nie był w stanie przebaczyć grzechu poprzez słowo. Damit Gott Sünden vergeben konnte, musste sein Sohn Mensch werden. Aby Bóg mógł przebaczyć grzechy, musiał Jego Syn stać się człowiekiem. Musste auf diese Erde kommen. Musiał przyjść tutaj na tą ziemię. Hier auf dieser Erde leben. Musiał żyć tutaj na tej ziemi. Und wurde nach 33 Jahren gekreuzigt. A po 33 latach został ukrzyżowany. Er, der nie eine Sünde getan hatte, wurde zur Sünde gemacht. Ten, który nigdy ani jednego grzechu nie uczynił, został na krzyżu uczyniony grzechem. Wir können uns diese Leiden unseres Herrn nicht vorstellen dort am Kreuz. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić cierpień Pana Jezusa tam na krzyżu. Als die Gemeinschaft mit Gott für 3 Stunden unterbrochen wurde. Wtedy, gdy społeczność z Bogiem na 3 godziny została przerwana. Eine Gemeinschaft, die nie vorher unterbrochen war. A była to społeczność, która nigdy wcześniej nie była przerywana. Jesus Christus rief. Pan Jezus zawołał. Und Gott schwieg. A Bóg milczał. Gott strafte ihn, als wenn er der Urheber der Sünde wäre. Bóg ukarał go tak, jak gdyby to on był źródłem wszelkiego grzechu. Entsetzliche Leiden, die er für uns auf sich genommen hat. Przerażające cierpienia, które on na siebie wziął dla nas. Und damit ist klar, dass man sich seinen Platz bei Gott nicht verdienen kann. I widzimy jasno, że nie można sobie zasłużyć swojego miejsca przy boku Boga. Welche Arbeit sollte ich tun? A więc jaką pracę ja muszę wykonać? Wie viel Geld sollte ich bezahlen? Ile pieniędzy muszę zapłacić? Um den Tod seines Sohnes auszugleichen. Aby zrównoważyć śmierć jego syna. Es ist völlig unmöglich. Jest to całkowicie w pełni rzeczą niemożliwą. Darum ist das Urteil Gottes über uns Menschen klar. Dlatego wyrok Boży nad nami ludźmi jasno brzmi. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Nie ma ani jednego, który by dobrze czynił, ani jednego. Aber sie werden alle umsonst gerechtfertigt. Ale wszyscy mogą być za darmo usprawiedliwieni. Durch seine Gnade, przez Jego łaskę, durch seine unbeschreibliche Liebe. Przez Jego nieopisaną miłość. Und wenn der eine König hier ein Bild von dem Teufel ist, i tak widzimy, że jeden z tych królów jest obrazem diabła, dann ist klar, dass der andere König ein Bild von Jesus Christus ist. To od razu dla nas staje się jasne, że drugi z tych królów staje się obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Und das in einer faszinierenden Art und Weise. I to dzieje się w fascynujący sposób i rodzaj. Dieser König ist urplötzlich da. Nagle ten król się tu pojawia. Wir wissen gar nicht, wo er herkommt. Nawet nie wiemy, skąd on przybywa. Wir wissen gar nicht, wer sein Vater und seine Mutter ist. Nawet nie znamy ani jego ojca, ani matki. Wir wissen hier über diesen König sonst gar nichts. Tak poza tym to w ogóle niczego więcej nie wiemy o tym królu. Außer König von Salem.
Oprócz tego, że nazywany jest królem Salemu. Und Salem bedeutet Frieden. A to słowo Salem oznacza pokój. Sag mal, es ist der König, der wirklich Frieden bringt. A więc powiedzmy to tak, jest to król, który przynosi w rzeczywistości pokój. Jesus Christus hat das getan. Jezus Chrystus to uczynił. Er hat uns zweierlei Frieden gebracht. On dwojakiego rodzaju pokój nam przyniósł. Das eine ist der Friede mit Gott. Jednym jest pokój z Bogiem. Und dieser Friede bekommt jeder geschenkt, der mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. I taki pokój każdy otrzymuje w podarunku, kto przychodzi ze swoją winą do Boga. Eine einmalige Handlung. Jest to jednorazowy akt. Und dieser Frieden begleitet mich mein Leben lang. A ten pokój może towarzyszyć mi do końca mojego życia. Aber Abraham hatte nicht nur den Frieden mit Gott. Ale Abraham nie tylko miał ten pokój z Bogiem. Den hatte Lot auch. Ten pokój również miał i Lot. Aber Abraham genoss täglich den Frieden Gottes. Ale Abraham mógł codziennie żyć w pokoju Bożym. Und den Frieden bekomme ich nicht automatisch geschenkt. I tego pokoju nie otrzymuję automatycznie w podarunku. Vielleicht zwei Stellen dazu, einmal aus dem Johannesevangelium. Może przeczytamy w tym celu dwa miejsca. Pierwsze z Ewangelii Jana. Aus Johannes 20. Z 20 rozdziału Ewangelii Jana. Johannes 20, Vers 19, die letzten zwei Wörter und dann Vers 20. 19 wiersz, ostatnie dwa słowa i 20 wiersz. Pokój wam, a to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Das ist der Frieden mit Gott. To jest właśnie pokój z Bogiem. Der Jesus sagt Frieden euch. Pan Jezus powiedział, pokój wam. Und zeigt die Wundmale in seinen Händen. I pokazał im swoje ręce i bok, w których były te rany. Das ist der Frieden mit Gott, den Gott jedem schenkt, der zu ihm kommt. To jest ten pokój z Bogiem, który Bóg każdemu podaruje, gdy do niego przychodzi z grzechami. Aber lesen wir mal Vers 21. Ale przeczytajmy dalej wiersz 21. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Der Herr sagt wieder Friede euch. Pan tu znowu mówi, pokój wam. Jetzt zeigt er nicht auf seine Wundmale. I teraz już nie pokazuje na ślady swoich ran. Jetzt sagt er gleich, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Nie, on tutaj jednocześnie dodaje, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jetzt geht es um diese praktische Seite, dass wir den Frieden Gottes auch genießen können. Tutaj właśnie chodzi o tą stronę praktyczną, że możemy żyć w tym pokoju. Wie hat der Vater ihn ausgesandt? Jak, w jaki sposób Ojciec go wysłał? In einer herrlichen Gemeinschaft, die tagtäglich da gewesen ist. Wysłał go z wnętrza tej wspaniałej społeczności, w której on dzień po dniu żył. Wir haben noch etwas Ähnliches dazu im Matthäus-Evangelium. Podobną rzecz znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Da heißt es in Matthäus 11. W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy Vers 28 und 29. 28 i 29 wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie albo pokój. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Hier ist nicht die Rede vom Frieden, sondern von der Ruhe, aber es ist das gleiche. Tutaj nie jest mowa o pokoju, ale o ukojeniu albo o spokoju, ale to jest to samo. Das erste ist die Ruhe, der Frieden mit Gott. Tutaj jest mowa o tym spokoju, o tym ukojeniu, o tym pokoju z Bogiem. Vers 28. Wiersz 28. Jeder, der kommt, wird diese Ruhe bekommen. Każdy, który przyjdzie, otrzymuje ten pokój. Aber dann kommt Vers 29. Ale teraz następuje wiersz 29. Von dieser Ruhe heißt es nicht, dass man sie bekommt, sondern dass man sie findet.
O tym ukojeniu czy o tym spokoju nie czytamy, że się go otrzymuje, ale że można znaleźć. Wenn ich etwas finde, muss ich es vorher gesucht haben. Jeżeli mam coś znaleźć, to najpierw muszę to szukać. Ich muss Aktivität aufgewendet haben. Muszę być czynny, działać muszę. Und genau das ist Vers 29. O tym dokładnie pisze wiersz 29. Lernt von mir. Uczcie się ode mnie. Oder wie wir es in dem Lied gesungen haben, lernt treue Jünger zu werden. Albo tak jak w pieśni mogliśmy śpiewać, uczcie się, aby być wiernymi uczniami. Und weil Abraham beides besaß, a ponieważ Abraham obydwie te rzeczy, obydwa rodzaje pokoju posiadał, war er nicht nur ein Kind Gottes, czyli nie tylko, że był dzieckiem Bożym, sondern ein gewaltiges Zeugnis in dieser Welt damals. I do tego był jeszcze potężnym świadectwem w ówczesnym świecie. Aber warum fehlt hier alles über diesen König von Salem, über Melchisedek? Ale dlaczego tutaj nie czytamy niczego więcej o tym królu Salemu, Melchisedeku? Seine Herkunft nicht, sein Name nicht, kein Geschlechtsregister. Nie znajdujemy jego imion rodziców ani jego rodowodu, niczego innego. Das ist so völlig ungewöhnlich für das erste Buch Mose. A przecież jest to całkowicie rzecz niezwyczajna w tej pierwszej księdze Mojżeszowej. Das erste Buch Mose wird ja auch Genesis genannt. Przecież pierwsza księga Mojżeszowa jest nazywana księgą Genesis. Es ist das Buch der Ursprünge. A więc jest to księga początków. Wir finden dort viele Völkertafeln. Tutaj znajdujemy zapisanych początki wielu narodów. Wir finden gerade hier viele, viele Verwandtschaftsbeziehungen. Tutaj w tej księdze znajdujemy opisanych wiele różnych związków rodzinnych. Bei Melchisedek fehlt sie. Ale brakuje tego wszystkiego w przypadku Melchisedeka. Ist da ein Fehler passiert? Czy tutaj nastał jakiś błąd? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Auch wenn Dinge nicht erwähnt werden, ist es die Absicht Gottes. Nawet jeżeli jakieś rzeczy nie zostały wymienione, to stało się tak, dlatego że Bóg taki miał zamiar. Wir müssen ins Neue Testament gehen, um die Antwort zu bekommen. Musimy przejść do Nowego Testamentu, aby otrzymać na to pytanie odpowiedź. In den Hebräerbrief. Musimy zajrzeć do listu do Hebrajczyków. Hebräer 7. Siódmy rozdział. List do Hebrajczyków, siódmy rozdział. In Hebräer 7 wird dieses Ereignis in den ersten drei Versen noch einmal aufgegriffen. Te zdarzenie jeszcze raz zostało tutaj omówione w pierwszych trzech wierszach. Ist das nicht ein schöner Lohn für Abraham? Czy to nie jest piękną nagrodą, wynagrodzeniem dla Abrahama? Tausende Jahre später wird noch einmal aufgeführt, was er damals, was damals passiert ist. Tysiące lat później zostało jeszcze raz wspomniane to, co on wtedy uczynił. Wir bekommen unseren Lohn für Treue nicht immer sofort. Nie zawsze otrzymujemy nagrodę za swoją wierność natychmiast. Manchmal macht Gott das. Czasami Bóg tak czyni. Ich denke meistens nicht. Ale ja myślę, że w większości przypadków tak nie jest. Aber wir bekommen einen Lohn. Ale my otrzymamy naszą nagrodę. Spätestens in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott sein werden. Najpóźniej wtedy, gdy znajdziemy się u Boga w wieczności. Hier bekommt Abraham schon seinen Lohn in Hebräer 7. Tutaj Abraham otrzymuje swoją nagrodę już w tym siódmym rozdziale listu do Hebrajczyków. Dort heißt es, Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, kam Abraham entgegen, als er von der Schlacht zurückkehrte. Tam czytamy w pierwszym wierszu, ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Und dieser König war sehr groß. Ten król był wielkim królem. Dieser König ist ein Bild von Jesus Christus. Ten król jest obrazem Jezusa Chrystusa. Und deswegen fehlen auch Vater und Mutter und die Geschlechtsregister. Dlatego brak jest wspomnianych jego matki i ojca i całego rodowodu. Die Antwort gibt uns dazu Vers 3. Odpowiedź na to daje nam wiersz 3. Er ist damit dem Sohn Gottes ähnlich gemacht, heißt es wörtlich. Dosłownie jest tutaj nazwany podobny do Syna Bożego, trzeci wiersz. Der Sohn Gottes hat auch kein Anfang und kein Ende, er ist ewig. Syn Boży też nie miał ani początku, ani końca, on jest po prostu wieczny.
Hätte man dort ein Geschlechtsregister aufgeführt, gdyby tutaj sporządzono jakiś rodowód, hätte man dieses Bild zerstört. To z całą pewnością ten obraz zostałby zakłócony, zniszczony. Und Gott achtet sehr darauf, dass das Bild seines Sohnes nicht zerstört wird. A Bóg wielką uwagę na to kładzie, aby obraz wskazujący na jego syna nie był tutaj zniszczony. Mose begann auf der Wüstenreise eine Sünde. Mojżesz popełnił jeden grzech w czasie tej podróży przez pustynię z ludem. Die war in den Augen Gottes sehr schlimm. Ten grzech był bardzo wielkim w oczach Bożych. Er schlug den Felsen ein zweites Mal. Mianowicie uderzył skałę po raz drugi. Jesus Christus ist nur einmal am Kreuz gestorben. Bo Pan Jezus raz tylko na krzyżu zmarł. Es besteht die Gefahr, dass dieses Bild dadurch zerstört wird. I było wielkie niebezpieczeństwo, że ten obraz przez jego działanie zostanie zniszczony. Gott passt auf, dass sein Sohn nicht verunehrt wird. Bóg na to zwraca uwagę, aby jego syn nie był pozbawiony czci. Wir haben das auch im Neuen Testament zweimal. My to oglądamy również w Nowym Testamencie dwukrotnie. Einmal bei der Taufe. Raz oglądamy to w tym przypadku jego chrztu, wo der Jesus sich taufen ließ. Gdy Pan Jezus dał się ochrzcić, dort hätte der Verdacht aufkommen können, dass er auf dem gleichen Stand steht wie die Menschen, die sich auch taufen lassen. I w tym wypadku mogłoby powstać takie podejrzenie, że on stoi na tej samej płaszczyźnie, co wszyscy otaczający go ludzie. Als wenn es keinen Unterschied gäbe zwischen ihm und den Menschen. Jak gdyby nie było żadnej różnicy pomiędzy nim a ludźmi. Sofort kommt die Stimme Gottes. I natychmiast pojawia się głos Boży. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ten jest mój syn umiłowany. Er stellt ihn besonders dar unter all den anderen Menschen. On w szczególny sposób został wyróżniony spośród innych ludzi. Eine zweite Gefahr bestand in Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung. Drugie niebezpieczeństwo zaistniało w czasie zdarzenia z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, na górze przemienienia. Petrus sagt zwei Dinge dort. Piotr tam powiedział dwie rzeczy. Es ist gut, dass wir hier sind. Dobrze nam tutaj być. Das war völlig richtig. Tak, w pełni miał rację. Aber dann sagt er, lass uns drei Hütten machen. Ale wtedy on też powiedział, uczyńmy tutaj dwa namioty, przepraszam, trzy namioty. Und damit bestand die Gefahr, dass er die großen Glaubensmänner Mose und Elia mit dem Herrn Jesus auf eine Stufe stellte. I w tym działaniu zaistniałoby wielkie niebezpieczeństwo, że on postawiłby Mojżesza i Eliasza, dwóch wielkich mężów Bożych starotestamentowych, na jednym stopniu z Panem Jezusem. Für uns wäre das eine Ehre, mit Mose und Elia auf eine Stufe gestellt zu werden. Dla nas byłoby to wielką chwałą, jeżeli byśmy byli postawieni na jednym stopniu z Mojżeszem i Eliaszem. Für den Herrn Jesus nicht. Ale nie dla Pana Jezusa. Sofort kommt die Stimme Gottes. Gdyż natychmiast pojawia się głos Boży. Und wieder weist er hin auf diesen seinen einzigen Sohn. Wskazujący znowu na tego jedynego syna. Und auch in der Ewigkeit wird es einen riesigen Unterschied geben zwischen ihm und uns. I również po całą wieczność będzie ogromna różnica pomiędzy nami a nim. Johannes 17 zeigt uns das ganz klar. Ewangelia Jana, 17 rozdział, nam to dobitnie pokazuje. Wenn wir dort im Vaterhaus bei ihm sind, gdy będziemy tam razem z nim w domu ojcowskim, und man würde aus der Entfernung dorthin blicken und das sehen können, i gdy z oddali będziemy mogli spojrzeć i widzieć to, was natürlich nicht geht, co naturalnie teraz jest to niemożliwe, aber dann könnte man den Eindruck gewinnen, als würden die Gläubigen und der Herr Jesus auf einer Stufe stehen. To można by odnieść takie wrażenie, że wierzący i Pan Jezus na jednym poziomie są postawieni. Und so sagt er eben auch in Johannes 17, dass er diese Herrlichkeit mit uns teilen wird. Ale tak też i Jana, 17 rozdział, mówi o tym, że on będzie razem z nami dzielił tą chwałę, którą dał mu Ojciec. Aber das ist nur die äußere Sphäre. Ale to jest tylko ta sfera zewnętrzna. Ich denke an Vers 22. Myślę tutaj o tym wierszu 22, 17 rozdział Jana. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Aber wir müssen Vers 24 dazu lesen. Ale do tego musimy wiersz 24 przeczytać.
Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. Also von außen gesehen gibt es scheinbar keinen Unterschied zwischen ihm und uns. A więc z zewnątrz patrząc, wydaje się, jak gdyby nie było różnicy pomiędzy nami a nim. Was für eine Gnade, was für eine Herablassung des Herrn Jesus. Jakaż wielka łaska i jakież wielkie uniżenie się Pana Jezusa. Er nennt uns Freunde und Brüder. On nas nazywa przyjaciółmi i braćmi. Aber wir haben nicht das Recht, ihn unserem Bruder oder als unseren Freund zu bezeichnen. Ale my nie mamy tego prawa, aby jego nazywać naszym bratem albo naszym przyjacielem. Wir werden dort in der Herrlichkeit seine Herrlichkeit schauen. Gdyż my tam w chwale będziemy oglądali jego chwałę. Offenbarung 5 sagt uns, wir sehen das Lamm stehend wie geschlachtet. Księga Objawienia, 5 rozdział, pokazuje nam go jako tego baranka, który stoi jakoby zabity. Wir fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Widzimy tam, jak my padamy przed nim i oddajemy mu chwałę. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen ihm und uns. Jest ogromna różnica pomiędzy nami a nim. Aber kommen wir noch einmal ganz kurz zurück nach Hebräer 7. Ale jeszcze króciutko spójrzmy z powrotem do Hebrajczyków 7 rozdziału. Was ist das Besondere an diesem Bild? Co tutaj szczególnego oglądamy w tym obrazie? Die Bibel sagt uns, dass es zwei verschiedene Priesterordnungen gibt. Biblia nam mówi, że są dwojakiego rodzaju służby kapłańskie. Und es gibt zwei verschiedene Priesterdienste. I dwojakiego rodzaju też i porządki w tej służbie. Es gibt einmal den Priesterdienst nach der Ordnung Aarons. Po pierwsze jest ten porządek według tego rodu Aaronowego. Diese Priester mussten von Aaron abstammen. Czyli kapłani musieli pochodzić z rodu Aaronowego. Das war die rein priesterliche Linie. Byli z tej czystej linii kapłańskiej. Es gibt dort auch eine Abstammungslinie. To była linia tego pokolenia. Und dieser Priesterdienst ist auch irgendwann beendet. Ale to kapłaństwo kiedyś się zakończyło. Dann gibt es die Priesterordnung nach Melchisedek. Następnie jest również też i porządek tego kapłaństwa według Melchisedeka. Sie ist ohne Anfang und ohne Ende. Ten porządek jest bez początku i bez końca. Was ist der größte Unterschied zwischen diesen beiden? Jaka jest największa różnica pomiędzy tymi dwoma porządkami kapłańskimi? Aber eins muss ich eben noch erwähnen. Nach der Ordnung Melchisedek heißt, ich stamme auch aus der königlichen Linie ab. Jeszcze jedną rzecz muszę wcześniej wspomnieć, że Melchizedek pochodził z tego rodu królewskiego. Der Melchizedek war König, König von Salem. Ten Melchizedek był królem, królem Salemu. So, was ist jetzt der Hauptunterschied? A więc jaka jest tutaj główna różnica? Melchizedek brachte etwas von Gott zu den Menschen. Melchizedek przyniósł coś od Boga do ludzi. Das hat der Jesus auch gemacht, als er hier auf dieser Erde war. To również uczynił Pan Jezus, gdy był na tej ziemi. Er hat die Menschen gesegnet, er hat Menschen geheilt, er hat ihnen geholfen. On ludzi błogosławił, on ludzi uzdrawiał i on ludziom pomagał. Er hat also etwas von Gott zu den Menschen gebracht. A więc on przyniósł coś od Boga dla ludzi. So wird es auch im tausendjährigen Reich sein. Tak będzie również i w tysiącletnim królestwie. Dann wird er diesen Priesterdienst nach der Ordnung Melchisedeks in besonderer Weise ausführen. Tam będzie wykonywana w szczególny sposób ta służba kapłańska według tego porządku Melchizedeka. Aber es gibt auch diesen Priesterdienst Aarons. Ale jest jeszcze ten porządek służby kapłańskiej Aaronowej. Und Aaron brachte etwas von den Menschen zu Gott. W tym porządku widzimy, że Abraham przynosił coś od ludzi dla Boga. Also genau die umgekehrte Richtung. A więc dokładnie w odwrotnym kierunku. Von unten nach oben. Z dołu do góry. Und diesen Priesterdienst musste der Herr Jesus auch ausführen. I to, tego rodzaju służbę kapłańską musiał też i wykonywać Pan Jezus. Er wollte Menschen zu Gott bringen. On chciał przynieść ludzi Bogu. Aber das konnte der Herr Jesus auf dieser Erde nicht. Ale Pan Jezus nie mógł tego dokonać na tej ziemi. Denn er war nicht Priester nach der Ordnung Aarons. Dlatego, że on nie był kapłanem według tego rodu Aaronowego.
Er stammte nicht von dieser priesterlichen Familie ab. On nie pochodził z tej rodziny kapłańskiej. Das zeigt uns das Geschlechtsregister in Matthäus 1 ganz deutlich. Dobitnie to widzimy z tego rejestru jego rodowodu zapisanego w Mateusza 1 rozdział. Trotzdem hat diesen Priesterdienst nach Aaron ausgeführt. A pomimo tego on wykonał tą służbę kapłańską według porządku Aaronowego. Durfte das? Czy wolno mu było to dokonać? Ich sag mal auf der Erde nicht. Ja muszę powiedzieć, na tej ziemi nie. Aber am Kreuz. Ale na krzyżu. Wir haben dazu eine ganz wichtige Stelle in Johannes 12. Bardzo ważne miejsce w tym celu musimy przeczytać z Ewangelii Jana 12 rozdział. Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Tam czytamy w Ewangelii Jana 12 rozdział 32 wiersz. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Das bedeutet also nicht auf der Erde, sondern von der Erde erhöht, hat diesen Priesterdienst nach Aaron ausgeübt. A to oznacza, że on nie tutaj na tej ziemi, ale będąc wywyższony ponad tą ziemię, wykonał tą służbę kapłańską według tego porządku Aaronowego. Und damit hat auch in diesem Punkt das Gesetz vollkommen erfüllt. I w tym właśnie punkcie on zakon doskonale wypełnił. Zeigt uns etwas von der Größe Gottes. To właśnie nam objawia coś z wielkości Bożej. Von der Größe des Herrn Jesus. Z wielkości Pana Jezusa. Aber auch von seiner unbeschreibbaren Liebe, dass das alles auf sich genommen hat. Ale również pokazuje nam jego nieopisaną miłość, że on to wszystko na siebie samego wziął. Sollten wir diese Liebe nicht erwidern? Czy nie powinniśmy również też i dalej objawiać, pokazywać tą jego miłość na nas? Gott sagt in seinem Wort, dass die Menschen liebt. Bóg mówi w swoim słowie, że on miłuje ludzi. Dass die Gläubigen liebt. Że on wierzących miłuje. Dabei benutzt Gott immer das Wort Agape, was bedeutet, es ist Gottes absolute Liebe. W tym celu Bóg w tekście używa zawsze tego słowa agape, wskazującego na absolutną, doskonałą, Bożą miłość. Ich sag mal, mit so einer Liebe könnte man auch einen Stein lieben, der die Liebe nicht erwidert. I można by powiedzieć, że taką miłością można miłować kamień, który nie jest w stanie tej miłości odwzajemnić. Viele Menschen erwidern die Liebe Gottes nicht. Bo wielu ludzi też i nie odwzajemnia tej miłości Bożej. Es gibt eine einzige Stelle im Neuen Testament. Jest jedno jedyne miejsce w Nowym Testamencie. Da benutzt Gott für Liebe das Wort Bruderliebe. W którym Bóg używa dla określenia miłości tego słowa miłość braterska. Johannes 16. W Ewangelii Jana 16 rozdział. Vers 27. 27 wiersz. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Da steht für Liebe ein ganz anderes Wort. Tutaj w oryginalnym tekście użyte jest na określenie miłości całkiem inne słowo. Es ist das Wort Liebe, das auch einen Anknüpfungspunkt findet. To słowo jest określeniem miłości, która znajduje również i punkt zaczepienia w drugim. Es gibt für Gott nur einen Anknüpfungspunkt. A dla Boga jest tylko jedno miejsce zaczepienia. Und den findet bei uns, wenn wir seinen Sohn lieben. A to może on znaleźć w nas, jeżeli będziemy jego syna miłować. Das ist das Wichtigste in den Augen Gottes. To jest najważniejsze w oczach Bożych. Lieben wir seinen Sohn? Czy miłujemy jego syna? Was sagt der Herr Jesus? Co Pan Jezus powiedział? Dann würden wir seine Gebote halten, dann würden wir das tun, woran Freude hat. To będziemy jego przykazań przestrzegać i będziemy też i w tym znajdowali swoje upodobanie, co będzie dla niego radością. Dann sind wir wie Abraham treue Jünger. Wtedy będziemy tak jak Abraham, wiernymi uczniami.